Jak tam się czujesz na tej skoczni Klingenthal, która uchodzi za taką jedną z twoich ulubionych? Dobrze. Troszkę cię tam przemrozili w tym pierwszym treningu. Jak to tam było, jak tak czekałeś długo? Nie było jakoś tak tragicznie, bo w Halachowie było trochę gorzej, ale też rzeczywiście zmarzłem i ten skok nie był taki dobry, jak być powinien, aczkolwiek drugi też zepsułem, także dzisiaj taki dzień bardziej rozpoznawczy. Generalnie też troszeczkę chyba tak ostrożnie były ustawione te belki pod was, pod tych ostatnich zawodników. Uważasz, że troszeczkę tutaj jury nie dało wam polatać, czy to dobrze, taki krótszy rozbieg? Nie wiem do końca, jak tam, z którego dokładnie się inni zawodnicy rozbiegu. No ale rzeczywiście te warunki może nie były najlepsze tam w tej grupie, w której ja jechałem. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie usprawiedliwiam się warunkami, bo skok nie był dobry. A czego zabrakło tym dwóm skokom? To znaczy, nie mów, że odległości, ale co tam zaszwankowało, wiesz? Czy wiem, że na pewno coś w pozycji nie gra, bo ta pozycja nie jest wygodna dla mnie. Nie czuję się w niej wygodnie i z tego nie idzie dobre odbicie. Także tutaj będę musiał to przeanalizować i zobaczyć, co tam się dzieje. Już w Willingen pokazałeś, że dosyć, że jest to możliwe, żeby z dnia na dzień to poprawić. Przypuszczasz, że na jutro też uda się tą pozycję skorygować? To można skorygować ze skoku na skok, także to nie jest nic dużego. W takim razie do jutrzejszych zawodów przystąpisz oczywiście w dobrym nastroju, bojowo nastawiony? Oczywiście. Dzięki, Kamil, powodzenia. Krzysiek, ponownie na ciebie trenerzy postawili, nie na Stefana Hule. Uważasz, że tymi skokami udowadniasz, że zasługujesz na miejsce w drużynie, w konkursie? Znaczy, no, tymi skokami na pewno nie udowodniłem, bo dzisiaj nie były dobre skoki, ale cieszę się z tego, że dano mi szansę. A co tym skokom brakuje? No bo w Willingen jako przedskoczek skakałeś podobno bardzo dobrze. No podobno tak. Znaczy, dzisiaj miałem trochę problemy z pozycją dojazdową, no i tak mnie za bardzo ciągło na palce i no i z tego nie da się poprawnie wykonać odbicia. Na tym obiekcie jak się generalnie czujesz? Fajna skocznia. Skakaliśmy tutaj ostatnio przed samą zimą. Dosyć często tutaj skaczemy, także ją znamy. Skocznia fajna, tylko trzeba fajne skoki oddawać. Czy czujesz się zmęczony jakoś tym sezonem już? Ostatnio mówiłem, że się rozpędzam, także podtrzymuję to. Przed nami Mistrzostwa Świata już niedługo. Jak rozumiem, też celujesz to z formą w tę imprezę? Tak, no chcę, aby te skoki były dobre i ustabilizowane, no i do tego będę dążył. Odpuszczania Oberstdorfu nie żal ci troszeczkę, że nie będziecie tam mogli polatać? Czy trochę tak, bo tam rok temu mi się całkiem dobrze skakało, no ale lepiej odpocząć i potrenować jeszcze na spokojnie. Kwalifikacje na jutro jednak masz, liczysz na to, że powalczysz o czołową 30 przynajmniej? Znaczy, na pewno będę się starał oddawać dużo lepsze skoki, a jakie będzie miejsce, no to zobaczmy. Dzięki, Krzysiek, powodzenia. Nie, dzięki. Jak tam, Piotrek, humor po tych skokach w Klingenthal? A pierwszy bardzo fajny skok, a ten drugi, kurde, nie wiem, tak dziwnie, no. To ważne, że starczyło na kwalifikacje. Nie był to jakoś porywający skok, trochę chyba mi podjechała noga i nie było tam szybkości, żeby odlecieć. No ale ogólnie pozytywnie, skocznia fajna, także no, jutro walczymy znowu. Na razie najlepiej skakało ci się na tej małej skoczni w Willingen. No, tam najlepiej się skakało. Nie no, tu też, no, na każdej skoczni idzie skakać, jak się dobrze skacze. No ja tu w pierwszym set fajnie dojechałem, teraz nie wiem, bo tak nie wiem do końca, no co tam się stało, bym musiał popatrzeć na ten skok, no ale zobaczymy jutro. Żałujesz trochę, że nie ma podwójnego konkursu tu w Klingenthal? No szkoda, mógłby być w sumie, jednak jak konkurs odwołany, no to trochę żal, bo by się postartowało. No ale taka jest decyzja jury, warunki tu mieli, zapowiadali im nie za ciekawe, no i chyba temu, coś chcieli w Oberstdorfie robić, ten dodatkowy konkurs, ale tam też nie za bardzo, także no zobaczymy,
Czy gdzieś go w ogóle zrobią, czy nie? Zmęczony jesteś, czy się cieszysz jeszcze na te zawody kolejne? Nie jestem zmęczony, no głównie tam w dojazdy mam trochę problemy, no nie umiem sobie dojechać tak fajnie, no teraz niby już się fajnie jechało, ale to znowu jeszcze nie było to co by mogło być, no. A jeśli chodzi o zmęczenie, to nie, no to nie ma być po czym bardzo. To z jakim nastrojem do jutrzejszych zawodów przystępujesz? Agresywnie.